Witajcie, kochani. Pozwólcie, że się pomodlę, więc skłońmy głowy. Kochany Panie i Boże, nasz Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, którego nam objawiasz przez Ducha Świętego. Duchu Święty, chcemy, abyś nam objawiał i wprowadzał nas coraz głębiej w prawdę, Panie. Abyś konfrontował nas z wszelkim kłamstwem, z tym wszystkim, co diabeł próbuje w naszych umysłach, w naszych sercach zasiewać, co przeszkadza Tobie w Twoim działaniu, w Twoim przepływie, Duchu Święty. Duchu Święty, pragniemy znać Jezusa, pragniemy znać Boga Ojca takim, jakim jest. Dlatego prosimy Ciebie, Boże, o to, abyś to czynił i dzisiaj przez Twoje Słowo. Duchu Święty, ożywiaj Twoje Słowo. Panie, aby to nie były tylko słowa, litera, ale żeby to były słowa z nieba, od Ciebie. Boże, tak prowadź mnie, Duchu Święty. Proszę Ciebie o to, abym mówił, co mam powiedzieć, a nie mówił, czego nie mam mówić. Proszę Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Długo się modliłem o to, co mam mówić i długo nie wiedziałem. Ale wierzę, że to, czym się podzielę z wami, będzie tym, co mamy usłyszeć. Co Bóg mówi do nas w tych czasach, w których żyjemy. Więc otwórzmy pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 1 do 8 wersetu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Tam dalej można byłoby czytać, ale myślę, że jest to fragment, w którym jest takie bogactwo, które tak i tak nie będzie dzisiaj zgłębione. Wierzę, że chociaż w jakiejś części Bóg będzie też objawiał każdemu z nas prawdy, które tu są zawarte. Pozwólcie, że jeszcze przeczytamy z Ewangelii Mateusza. Z 24 rozdziału. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy
i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I od 21 do 24. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Kochani, dlaczego taki fragment, takie fragmenty, ciężkie fragmenty? Myślę, że słuchając tych słów, nikt z nas automatycznie nie rozradował się i powiedział halleluja. Ale wierzę, że w tych czasach końca, w których żyjemy, wierzę, że każdy z nas to widzi. Poprzez różne rzeczy, które się dzieją wokoło, poprzez zdarzenia, poprzez wypełniane proroctwa, widzimy, że one nadchodzą. I myślę, że ważne jest, abyśmy wiedzieli, co te czasy przynoszą, co przyniosą i jak się przygotować, w co mamy się uzbroić, jak mamy właśnie się przygotować. Ewangelii, czy w liście Jana, w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy, tam jest napisane, że do ludzi tamtych czasów nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. I to było mówione w tamtych czasach, prawie 2000 lat temu. To czy nie tym bardziej musimy badać duchy w tych czasach, w czasach końca? Musimy to czynić. Ten fragment, który czytaliśmy właśnie z listu Jana, tu jest ten werset, który często używamy. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Kochani, patrząc na Słowo Boże, patrząc na przesłanie Ewangelii, na to, co Bóg dał dobrego, widzimy, że diabeł robi wszystko, żeby te prawdy, które są tak piękne, wspaniałe, spłycić, na przykład miłość, żeby zawęzić do seksu. Czy inne atrybuty Boże, inne prawdy Boże, tak żebyśmy tylko płytko to rozumieli. Wierzę, że w tym wersecie to, że wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele z Boga jest wielka głębia. I nie wiem, czy poznamy całą tą głębię. Ale ja chcę pozwolić Duchowi Świętemu, żeby objawiał mi. Bo jeśli to jest wyznacznikiem, poprzez który mamy rozeznać, kto jest z Ducha Bożego, a kto nie jest z Ducha Bożego, to co to znaczy? Co te słowa znaczą? Czy to znaczy po prostu, że ja wierzę, że był taki człowiek Jezus, który cudownie się narodził z poczęcia ducha, nie z poczęcia jakby ludzkiego, naturalnego i on był Synem Bożym,
umarł, zmartwychwstał i tyle. I to teraz wierzę w to i to znaczy, że jestem w Duchu Bożym, jestem z Ducha Bożego. Myślę, że to jest zbyt płytkie rozumowanie. I czy diabeł nie wierzy w to, że Jezus przyszedł w ciele? A nie możemy powiedzieć o diable, że jest w Duchu Bożym, czy przemawia w Duchu Bożym. W ogóle pytanie się pojawia, czemu to jest tak ważne, że przyszedł w ciele? Czemu w ciele? I myślę, że rozumiemy tu, że chodzi o ciało ludzkie, takie ciało, jakie my mamy. W Hebrajczyków czytamy w 2 rozdziale 16-18 werset, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I w 4 wersecie 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc Jezus dlatego musiał przyjść w ciele takim, jakie my mamy, żeby mógł ponieść ten grzech, żeby mógł wziąć na siebie tą karę, która ciążyła nad nami, nad pierwszym Adamem, nad tym człowiekiem, który został wyrzucony z raju. On nie przyszedł w ciele tego Adama sprzed upadku, ale on przyszedł w ciele Adama upadłego, który jest podległy różnym słabościom, dolegliwościom, różnym pożądaniom. To, że nie uległ grzechowi, to nie znaczy, że jego nie dotykały pewne jakby elementy tego ciała fizycznego, tego przekleństwa grzechu. Ale on okazał się czysty, święty. I wierzę, że myśląc, wgłębiając się w tą myśl, właśnie możemy dojść gdzieś do prawdy, którą tu czytamy. Pan Jezus musiał być człowiekiem, żeby dać przykład, żeby postawić jakby wymóg przed człowiekiem, przed każdym z nas, że każdy z nas ma być taki jak On, ma żyć takim świętym życiem jak On, bo On to uczynił w ciele takim, jakim my mamy. Bóg poprzez Ewangelię, poprzez poselstwo wielu przypowieści, poprzez to, co też rozważamy tutaj na wtorkowych, odnośnie błogosławieństw, kazania na górze, to doprowadzało ludzi do takiej po prostu rozumieli, że nie są w stanie wykonać tego, co Jezus od nich wymaga. Nie są w stanie. To jest poselstwo Ewangelii. Ewangelia musi doprowadzić człowieka do złamania. Zobaczy człowiek dzięki łasce Bożej, że on nie jest w stanie wykonać tego, czego Bóg oczekuje od niego. I Pan Jezus jeszcze zaostrzał te wszystkie wymagania zakonu. On nie zniósł zakonu. On poszerzył, czy podnosił poprzeczkę, tak.
podnosił poprzeczkę, żeby ci, którzy go słuchają, zobaczyli, że nie są w stanie. Nie są w stanie wykonać tego. Nie są w stanie żyć takim życiem. To jest poselstwo Ewangelii. Jeśli poselstwem Ewangelii jest to, że przyjdź do Jezusa, On zamieni twoje życie w lepsze albo pozwoli ci żyć wspanialszym życiem niż prowadzisz teraz, to nie jest Ewangelia. Jest napisane, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. To jest poselstwo Ewangelii. I każdy, który odrzuca poselstwo to, że Pan Jezus przyszedł w ciele, mówi, nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że ja mam żyć takim życiem. I to w ogóle jest niemożliwe. Ja po prostu mam przyjąć to, co Pan Jezus uczynił dla mnie, a to, że nie będę doskonały, to już mi dawno jest przebaczone, po prostu idę do nieba. To nie jest to, co mówi Słowo Boże. To, że Pan Jezus okrywa nas swoją sprawiedliwością, zradza nas na nowo, to nie znaczy, że te wymogi się zmieniły. To nie znaczy, że teraz nie oczekuje tego od nas, żebyśmy byli tak jak On. I On to mówił swoim uczniom. On to mówił ludziom, którzy Go słuchali. I wielu się gorszyło, wielu odchodziło i mówili, no nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Wielu przychodziło dla cudów, a potem krzyczeli, ukrzyżuj Go. Bo nie przyjęli Jezusa jako Syna Bożego, jako tego, który jest też sprawiedliwy, święty. Oni chcieli tylko tego, który im pomaga, który ich uzdrawia, który ich karmi, tak jak nakarmienie 5000. Wielu ludzi dla tych rzeczy przychodziło, ale nie chciało skruszyć, uniżyć się przed Bogiem. Nie chciało wyznać, Boże, widzę te wymagania, które stawiasz przede mną i ja wiem, że nie żyję tak. Boże, uratuj mnie, pomóż mi. Po prostu ja nie jestem w stanie, jeśli ty nie zmienisz mojego życia, mojego serca, mojego usposobienia, moich myśli, nie jestem w stanie wykonać tego, czego oczekujesz ode mnie. Tych słów, które mówisz, że mam czynić tak i tak. Nie jestem w stanie. Absolutnie nie jestem w stanie. Apostołowie tak wiele słyszeli, przebywali z Panem Jezusem, ale wiedzieli, że bez Ducha Świętego nie będą w stanie wykonać Bożej woli. Oczekiwali na Ducha Świętego, ale po pięćdziesiątnicy były momenty, w których znowu Kościół potrzebował wypełnienia, napełnienia mocą Bożą, odwagą, kiedy przyszło prześladowanie. Wołali i wtedy znowu Duch Święty stąpił, zatrzęsło się miejsce. Cały czas potrzeba i cały czas nasza postawa, Boże, nie jestem w stanie żyć takim życiem, jakiego wymagasz ode mnie. Panie, odnawiaj Twoje życie we mnie, poszerzaj, niech ono wzrasta we mnie, Panie, bo widzę, że wciąż gdzieś polega na sobie. To jest proces, w którym jesteśmy. I wiecie, nie musimy widzieć my sami jakby owoców, bo tak naprawdę owoce nie są dla nas. My też nie mamy się skupiać na tym, żeby właśnie tak się zmóc i wydać ten owoc. My mamy trwać w Jezusie. To jest nasza powinność. To jest nasze powołanie, aby trwać w Jezusie. Trwać w prawdzie, w świetle. Tak myślałem o tych słowach, o tym poselstwie. Myślałem o świetle. Kiedy ktoś chodzi w świetle, to dla niego kolejne światło jest jak promienie słońca. Nie wiem, czy dzisiaj
odczuwaliście, odbieraliście to promienie wiosenne słońca, takie ogrzewające, takie kojące. Ale pomyślmy o osobie, która chodzi w półmroku i boi się światła. Nie chce światła, aby ono obnażało, aby wszystko, co w jego życiu zostało obnażone, jawne. To będzie chciało tego światła? Nie będzie chciało. Czy ja pragnę światła naprawdę na każdy aspekt mojego życia? Czy pragnę być jak On? Czy pragnę żyć tak, jak On mówi, żebym żył? A jeśli pragnę, to jestem doprowadzany do miejsca, gdzie zobaczę, że nie jestem w stanie. I wtedy na kolanach wołam: Panie, jedynie Ty możesz to wykonać. Jedynie Ty możesz, Panie, darować łaski, abym wykonał Twoją wolę. Abym kochał tych ludzi, których nie da się kochać. Którzy mi deptają po piętach, którzy źle wobec mnie czynią, którzy mnie prześladują. Nie wiem, jak patrzymy na czasy ostateczne, bo są różne zapatrywania na to, jak będą one wyglądać. Ja chcę wierzyć w Boże Słowo, ja chcę patrzeć na Boże Słowo, co ono mówi. Myślę, że oblubienica będzie pochwycona, piękna i chwalebna, czysta, mocna, ale w prześladowaniu. Nie będzie zbawiony cały świat i wszystkie narody zaczną wielbić Chrystusa. Ale to nie znaczy, że Kościół, oblubienica nie będzie przygotowana, nie będzie chwalebna. Będzie, ale to będzie się liczyło z wielkim prześladowaniem. Wiecie, kiedy myślę o swoich córkach, kiedy myślę o tym, że może wejść prawo takie, że za karność mogą mi odebrać dzieci, chcę być gotowy, nawet jeśli Bóg by dopuścił do tego, żeby moje dzieci mi zabrali. Myślę, że słyszeliśmy świadectwa rodzin chrześcijańskich, którym dzieci zostały porwane przez muzułman i te dzieci były poddane po prostu takim rygorowi islamskiemu i tłukli w głowy ten islam, ale rodzice się modlili, wołali o te swoje dzieci. I te dzieci w którymś momencie się nawróciły. I dla Boga nic nie ma niemożliwego. Ale kochani, kiedy też sobie przypominam pewien obraz, który miałem, zobaczyłem siebie. To było takie wzgórze, coś takiego, na którym nie było żadnej zieleni, drzewa były po prostu bez liści, spalone, były zgliszcza. Były domy, które były spalone i byłem świadomy, że nie ma nikogo z moich bliskich, nie ma nikogo z moich przyjaciół. I usłyszałem pytanie, czy byłbyś szczęśliwy, gdybyś miał tylko mnie, bez tego wszystkiego. Czy byłbyś szczęśliwy? Wtedy zacząłem myśleć o tym, co napawa moje życie radością, co sprawia, że mam motywację do działania. Zobaczyłem, że tak wiele rzeczy jest takich naturalnych, bo przyroda, bo słoneczko, bo przyjaciele, bo dzieci, bo radość dziecięca, bo nie wiem, powodzi się w pracy. Tyle różnych rzeczy. Może gdzieś
nas motywować, ale czy tak naprawdę tym źródłem życia, jedynym źródłem życia jest Chrystus? Czy moim źródłem jest Chrystus? Wiecie, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie znaczy, że diabeł nie będzie nas zwodzić i próbować nam podsunąć coś innego, żebyśmy odchodzili od tego naszego źródła. No będzie to czynił. To zostało powiedziane, że to będzie czynił. I my musimy badać swoje serca szczerze przed Bogiem, ale też właśnie przyjmować tą prawdę. Przyjmować tą prawdę Ewangelii. Te wszystkie wymogi, które wobec nas są stawiane przez Pana Jezusa. I uznać naszą niemożność wykonania tego. Naprawdę niemożność. Bo nawet jeśli coś dobrego wykonamy, ale ze swojej siły, to nie jest to akceptowane przez Boga. Nie jest to akceptowane, bo to jest jakby z nas. On jedynie może wykonać swą wolę. On jedynie może podobać się Bogu. On w nas. To, co z nas, to jest, ma iść na krzyż. My mamy być uświadomieni z Jego śmiercią, aby Jego życie mogło się manifestować. I to jest Ewangelia i wierzę, że to znaczą te słowa. Więc każdy, który mówi, jakby spłyca to i nie stawia tych wymogów przed człowiekiem, to w pewnym sensie mówi, no Jezus nie do końca był w ciele. To nie o to chodzi, że On w tym ciele był, aby powiedzieć, bądźcie jak ja, bo ja w waszym ciele byłem taki święty, czysty. I różne potem są wytłumaczenia dla tego, dlaczego tak nie mamy żyć, dlaczego On nie stawia takich wymagań przed nami. Ale też często jako chrześcijanie boimy się świecić tym światłem, które konfrontuje ludzi, którzy chodzą w ciemności. Tak myślałem o czasach przebudzeń. Czasy takie Bożego nawiedzenia najczęściej były w czasach ciężkich. To jest smutne. Bo dopiero ludzie jak utracili wszystko, jak byli chorzy, jak był kryzys w ich życiu, dopiero wtedy zwracali się do Boga. Bo człowiek z natury jest pyszny. Człowiek z natury jest buntowniczy. Człowiek z natury mówi, ja sobie poradzę bez Boga. Czasem ludzie są już w takich dołach, a dalej mówią, ja sobie poradzę, jeszcze mam jakieś wyjście. I to jest Boża łaska, kiedy Bóg skruszy człowieka i naprawdę uświadomi go, kim jest bez niego i jakie są jego wymagania, jeśli chodzi o moralność. Takie wymagania, których nikt nie jest w stanie sprostać, tylko On. Tylko On. I dlatego musimy umrzeć, aby On żył. Aby On żył, królował. Aby wprowadzał nas jakby chwały chwałę. Kiedy myślałem też o tym, zastanawiałem się nad chrześcijanami, nad pierwszym kościołem. Tak się zastanawiałem, bo wiem, że chrześcijanin to było takie przezwisko, taki Chrystusowiec. A dlaczego tak nazywali chrześcijan? Dlatego, że oni po prostu byli tak wpatrzeni w Chrystusa, że oni byli tak podobni do Chrystusa. Wierzę, że historycy, ale też to, co czytamy tu w Biblii, miałby inną treść, albo by to zostało dawno obalone, gdyby
ci ludzie nie żyli jak Chrystus, gdyby nie wypełniali tych wymogów, które Chrystus postawił przed nimi, żeby czynili to i to, żeby byli tacy i tacy, żeby ich postawa była taka. To by się nie ostało, to poselstwo, gdyby to było kłamstwem, imitacją, gdyby oni nie żyli naprawdę jak Chrystus. I pytanie do każdego z nas, jak kieruję do mnie, czy naprawdę inni ludzie widzą we mnie Chrystusa? Czytamy też w tym fragmencie o miłości Bożej, że Bóg jest miłością, że w tym się objawia jakby Bóg, w tym, że miłujemy siebie nawzajem. Co to znaczy? Czy ta miłość jest taka płytka, jak teraz, nie wiem, mówi się o tej miłości? Myślę, że to jest coś tak głębokiego, a przede wszystkim ta miłość, o której Jezus mówi, jest absolutnie, absolutnie wyrzeczeniem się, siebie samego. Całkowicie wszelkiego egoizmu. Bo Pan Jezus, będąc Synem Człowieczym, zaparł się samego siebie. On był podległy całkowicie Ojcu. Co Ojciec chciał, aby uczynił? Całkowicie. On, kiedy mył uczniom nogi, pokazał, jacy mamy być względem siebie nawzajem, jak ma wyglądać ta miłość, jak ma wyglądać ta postawa pokory, kiedy innych uważamy za wyższy od siebie. Kiedy myślimy o tym, jak akceptował Judasza, który był zdrajcą, że go, nie wiem, nie wyrzucił, nie wypędził z grona uczniów. Ale okazywał mu miłość. Wiedział, co się stanie. I czy nasza jest taka postawa? Tu czytamy też o duchu antychrysta. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Co to znaczy duch antychrysta? Jak czytaliśmy ten fragment z Mateusza, tu było mówione o egoizmie, samolubstwie. Myślę, że jednym ze stwierdzeń, którym moglibyśmy opisać duch antychrysta, to egoizm. Skupienie się na sobie. Ja. Czy to nie przejawia się w tym świecie, w którym żyjemy? Przejawia się. I kierowane jest poprzez reklamy. Musisz mieć, ty musisz mieć. Jesteś godzien tego, żeby mieć, nie? To ty, staniecie się jak Bóg. Cały czas to kłamstwo. I dlaczego ludzie przy przyjściu Pana Jezusa, przy sądach, które przyjdą na świat, o których czytamy w objawieniu Jana, dlaczego ludzie będą tak nienawidzieć Boga? Dlaczego? Bo oni chcieli innego Boga. Chcieli Boga, który będzie jak oni, który będzie im błogosławił i spełniał ich zachcianki i to, co oni chcą. Oni nie chcą słyszeć o Bogu, który ma wymagania, który mówi, musisz umrzeć, bo takiego, jakim ty jesteś, nie akceptuję cię. Nie możesz przyjść do mnie.
takim, jakim jesteś, ale musisz być święty i czysty. Boże, jak? No jak? Tylko łaska Boża przez krew Pana Jezusa, przez ofiarę i przez nowe narodzenie. To jest droga, jedyna droga. Jedyna droga zbawienia, oczyszczenia, usprawiedliwienia i przyjęcia do nieba. Ale ten duch antychrysta, który już jest, czasem się zastanawia nad pieczęcią, bo różne są teorie, różne są myśli. Chyba nikt z nas nie wie, jak to naprawdę będzie z pieczęcią. Ale czy niektórzy ludzie już jej nie przyjęli? Właśnie tego ducha antychrysta, tego ducha materializmu, egoizmu, samolubstwa. I tamten moment, który przyjdzie, że właśnie bez tej pieczęci nie będzie można sprzedawać, kupować, to będzie tylko kwestią formalną. Oni to przyjmą, bo już będą mieli tą pieczęć. Już będą jakby żyli tym duchem antychrysta, duchem egoizmu. Ale co jest smutne, że czasem pośród nas, w kręgach chrześcijańskich, jest tak wiele egoizmu, tak wiele tego ducha antychrysta, z którym musimy się rozprawić. Ale zaczynać mamy od siebie, aby właśnie w nas nie było nic egoizmu, abyśmy byli tak jak Chrystus w postawie skruchy, skruszenia, zrozumienia tego, że nie ma nic w nas dobrego, że nie zasłużymy i że to tylko Chrystus w nas. I nie poprzestając na zrodzeniu na nowo, ale kiedy Duch Boży w nas działa, kiedy też pragnienie służenia Jemu, wdzięczności, miłości do Niego, to pragniemy więcej Chrystusa i większych przejawów Jego świętości, Jego czystości, Jego miłości, Jego łaski w naszym życiu. Jeszcze więcej. A im bliżej jesteśmy Niego, tym bardziej widzimy, jak my z natury jesteśmy po prostu daleko od Niego. Tym bardziej. I to widzimy w wielu fragmentach Bożego Słowa, kiedy mężowie Boży byli wzięci przed tron Boży, czy w wizjach i tam klękali przed Bogiem i wołali, niegodni jesteśmy, oczyść nas. Więc tym, czym chciałem się podzielić, to właśnie ta prawda o Jezusie, który przyszedł w ciele. Chciejmy modlić się też, wołać do Boga o to, aby nam objawiał jeszcze głębiej, co to znaczy. Gdyż to jest właśnie sposób, w jaki mamy rozpoznawać, czy ktoś działa w Duchu Bożym, czy w innym duchu. Kto jest w centrum? Czy człowiek, czy Chrystus? Czy postawa jest taka, jaka była w Chrystusie? Pełna pokory, wyzbycia się, chwały dla siebie. Pełna pokory właśnie, kiedy umywał nogi swoim uczniom. I czy my chcemy tego? Czy my widzimy, że to jest wymóg dla nas? Ale ten wymóg sprawia, że klękamy przed Bogiem, wołamy w determinacji: Boże, jedynie Ty możesz to czynić, uczynić we mnie, sprawić we mnie, dać mi to usposobienie, które było w Tobie, te myśli, które Ty masz, to serce, które Ty masz, tą naturę, którą Ty masz.
odnawiaj, umacniaj to w swej łasce, bo ja nie mam nic i bez Ciebie zginę. Daj mi jeszcze więcej siebie. I niech to będzie naszą modlitwą, naszym wołaniem w tych czasach, w których będzie coraz więcej fałszywych proroków, Mesjaszy, którzy będą mówić, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus. Ale kiedy my będziemy znać Chrystusa, trwać w Chrystusie, wytrwamy w Nim i nic nas jakby nie zwiedzie od prawdy, gdyż będziemy znać tą prawdę. Taka historia, którą myślę, że słyszeliście, czy nie historia, fakt. Ci, którzy mają rozpoznawać pieniądze fałszywki, nie mają przyglądać się fałszywkom, ale mają się przyglądać oryginałowi cały czas, że potem spojrzą na fałszywkę i od razu rozpoznają, że to nie jest oryginał. Aby każdy z nas jeszcze głębiej zakorzeniał się w Chrystusa, pozwalał Jego prawdzie ugruntowywać nas w Nim samym. To jest moją modlitwą dla każdego z nas. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.